Wow, Nancy! Ile tu ciekawych rzeczy! Tylko spójrz! Cześć, dziewczyny! Chciałybyście zagrać w magiczną grę? Czeka na was najlepsza nagroda! Ojej, spróbujmy! Jestem pewna, że wygramy. Musimy tylko dobrze wycelować. I... hura, wygrana! Nancy, jesteś the best! Ojej, co się z nami dzieje? Zmniejszamy się! Aha, proszę bardzo! Obiecałem wam nagrodę! Dostaniecie ją! Trzymajcie się, dziewczyny! Co jest? Gdzie my jesteśmy? Witajcie w challenge'u tajemniczych przycisków! Co to za challenge? Dlaczego jesteśmy w klatkach? Dlaczego tu są kamery? Czy ktoś nas obserwuje? Zabierzcie nas stąd! No i po co te krzyki? Przed wami cała zabawa! Naciskaj przycisk, nie bój się! To prawda, przycisk wcale nie jest straszny. Zwłaszcza, że wylosowałaś pyszny napój ze Starbucksa. Zobaczcie, jaki wspaniały! Yummy! Z bitą śmietaną! Jillian, to wszystko jest twoje, baw się dobrze! Tylko nie zapomnij o oddychaniu i uważaj na włosy! A dla ozdoby czapeczka z delikatnej bitej śmietany. Bardzo ci pasuje. Jest smaczna, spróbuj. Ej, to moje. Wow. Pyszności. Jaka delikatna. Ciekawe, co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk. Co my tu mamy? Aha, karma dla kotów. Wszyscy je uwielbiamy. Ale ta paczka jest dla ciebie, Nancy. No, pachnie tak sobie. Pewnie jeszcze gorzej smakuje. Ojej, prawdziwy deszcz o smaku tuńczyka. No, Nancy chyba się nie spodobało. Cóż, może następnym razem jej się poszczęści. A teraz znowu kolej Jillian. Ciekawe, co czekają tym razem. Nacisnę ten przycisk. Sprawdźmy. O tak, to Coca-Cola. I to ile? Cała piramida. Ojej, Jillian. Uważaj, kola spada na ciebie jak grat. Obyś tylko nie nabawiła się guza. Ostrożnie. Klaunie, zaraz oberwiesz. Ale za to możesz się cieszyć chłodną kolą. Co? Ja mam karmę dla kotów, a ona Coca-Colę? To niesprawiedliwe. Nancy, mamy nadzieję, że tym razem ci się poszczęści. O, to przecież blaster. Można nim zamrażać różne rzeczy. Spróbuj. What? Jest załadowany i gotowy do lodowego ataku. Tylko uważaj. Ojej! Ups! Wow, mrożona kola smakuje jeszcze lepiej. Niczym lody. Jillian, daj mi spróbować. To ja zamroziłam ci kolę. Nie dasz? No to patrz. Moja broń zamieni cię w lodowy posąg. Haj, co? Teraz możemy udekorować tobą zimowy park. A póki Jillian jest rzeźbą z lodu, zobaczmy, co będzie dalej. O, kakao Nesquik. Jakie pachnące i gorące. W sam raz, by roztopić naszą królową śniegu, Jillian. Patrzcie! Udało się! Przyjemny czekoladowy prysznic. Co może być lepszego? Ale dobrze. Kurczę. Nancy, twój blaster już się rozładował. Nie możesz niczego zamrozić. Jillian, naciskaj na guzik. Tu jest tak ciekawie. Za każdym razem nowa niespodzianka. Co się teraz wydarzy? Wow, to szpiegowskie okulary. Mają je tylko prawdziwi szpiedzy. Pożyczymy je na chwilę. Czego się nie robi dla challenge'u? Łap, Jillian. Wyglądają rewelacyjnie. Baw się dobrze. Tylko uważaj. To cenny przedmiot. Wow, jakbym była w grze komputerowej. Co to? Jakieś podpowiedzi? Nacisnę ten uśmiechnięty przycisk. Myślę, że trafię na coś wspaniałego. Masz rację, Jillian.
To wielkie wiadro słodkiego karmelowego popcornu. I jest całe twoje. Pyszne i chrupiące. Masz teraz zajęcie. Uporaj się z tą całą górą popcornu. Nie jest to łatwe zadanie, ale dasz radę. Kurczę, wow! Ale pyszności! Chcę jeszcze. Nacisnę jakiś guzik. Niech będzie różowy. Sprawdźmy, co dostałaś. Ojej, wielka torba kolorowych Skittlesów. Wiem, że je bardzo lubisz. Ech, szkoda, że w życiu pada deszcz ze zwykłej wody, a nie z kolorowych Skittlesów. Ale super! Zgadzam się. Okej, a co kryje się pod tym przyciskiem? Czekamy z niecierpliwością. Wow, to gigantyczna paczka delikatnych marshmallows. Są przepyszne. Jillian, jesteś taką szczęściarą. Po prostu toniesz w słodyczach. Każdy chciałby być na twoim miejscu. Ciesz się. O tak, ale pyszne pianki. Miam, miam. Mogłabym jeść je wiecznie. Ej, a może podpowiesz mi, który guzik powinnam wybrać, żeby też dostać coś smacznego? Tak, naciskaj zielony. Dziękuję. Ciekawe, co tam jest. Nie chcę cię martwić, Nancy, ale dostałaś rybę z puszki. Co za zapach! Uch, cóż, może będzie ci smakować. Każdy ma inny gust. Niektórzy lubią coś na słono. Ups, ale ty chyba nie lubisz, co? Cóż poradzić, takie są zasady naszego challenge'u. Może trafić się wszystko. Jillian, oszukałaś mnie. Pożycz mi swoje okulary szpiegowskie. Ciekawe, co można przez nie zobaczyć. Ojej, są podpowiedzi i guzik do wyjścia. No w końcu na wolności. Ojej, co się dzieje? Pomocy! Przepaść! Co mam robić? Uff, było blisko. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Jillian, twoja kolej. Wybierz przycisk, ale koniec z podpowiedziami. Okulary przepadły. Ciekawe, co będzie. Ojej, Nutella. Jaka słodka. Czy może być coś lepszego niż wodospad z czekolady i orzechów laskowych? Gęsta, delikatna masa idealnie łączy się z puszystymi piankami marshmallows. Próbuj, Jillian. Jak? Chyba ci smakuje. Wydaje mi się, że wystarczy. No i co powiesz? Znowu jej się poszczęściło. Spróbuję czerwony. Ojej! Słodkie fasolki Jelly Belly. No wow! Ale jest pewien haczyk. Te cukierki są dostępne we wszystkich smakach. Nie dowiesz się, jaki się trafi, dopóki nie spróbujesz. No i co? Jaki ci się trafił? Ojej, ile cukierków! Wyglądają dosyć ciekawie. Spróbuję. No i co, Nancy, opowiadaj. Ojej, to magiczny cukierek. Jesteś teraz niewidzialna. Nancy, gdzie się ukrywasz? Ej! Poszła sobie i nic mi nie powiedziała? Hej! Nancy, gdzie się ukrywasz? Nikt mnie nie widzi, ale super! Au! Mój nos! Aj! Zaraz oberwiesz! Widzę cię! Czekaj, idę po ciebie! Gdzie jesteś? Wychodź! No dalej! Co to jest? Klucz od klatki! Hurra, jestem wolna! Teraz ty, Jillian! Chodź, chodź. Spadajmy stąd. Żegnaj, wredny klaunie. Pa, pa. Dziewczyny, wciągnęłyście nas w challenge. Ja pierwsza otwieram swój safe. Jak fajnie. Mam mleczny koktajl Snickers. Ale jak ja mam go wypić? Żartujesz sobie. Trzeba tylko otworzyć nakrętkę. Dlaczego na to nie wpadłam? A ja mogę spróbować? Okay. Oczywiście, że nie!
To mój koktajl, więc ja go będę piła. Poza tym jest bardzo smaczny. O tak. A coś tak pysznego powinnam jeść tylko ja. Zaraz ci pokażę coś pysznego. Skoro koktajl jest tak dobry, napij się go porządnie, chciwusko. Co ty zrobiłaś? Skończył się. Co oznacza, że nie mam teraz nic do picia. To nie fair. Teraz moja kolejna otwarcie sejfu. Ryba? Dlaczego ktoś dostaje koktajl, a ja rybę? Jest taka obrzydliwa i śmierdząca. Trzymaj ją z dala od nas. Pospiesz się i zjadaj to, zanim cały pokój będzie śmierdział. Jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Ojej, to obrzydliwe. Nie, nie dam rady zjeść całej ryby. Ale musisz. No dobra. Wow. Chyba zwymiotuję od samego patrzenia. Co za ohyda? Dlaczego kazałyście mi to jeść? Zabierzcie ode mnie to paskudztwo. A ty z czego się śmiejesz? Lepiej się pospiesz i otwórz swój sejf. Zgadzam się, najwyższy czas. To wszystko? Jeden cukierek Skittles? W takim razie musi być naprawdę dobry. To zwykły cukierek. Dziwne. Ojej! Co się z tobą dzieje? Dziewczyny, chyba mam skittlesową wysypkę. Od dziecka marzyłam, żeby jej dostać. Ale ekstra! Teraz mam na sobie nieskończone ilości słodyczy. Ja też mogę się poczęstować? Oczywiście. Pyszne. Kate, może chcesz? Nie, to wygląda obrzydliwie. Super, to naprawdę jedyna fajna choroba. Kate, no może jednak spróbujesz? Fuu, to jest ohydne. Chcę otworzyć sejf jako pierwsza w tej rundzie. Co za niespodzianka. Nigdy wcześniej nie miałam tylu popitów. W dodatku takich niezwykłych. To żelki. Widziałyście kiedyś coś podobnego? Nie bardzo. Chociaż dobrze smakują? Oczywiście, są po prostu niewiarygodnie pyszne. Chcę jak najszybciej zjeść każdy popyt. O tak. Są bardzo apetyczne. Myślę, że Kate nie miałaby nic przeciwko, gdybyśmy ugryzły chociaż kawałeczek. Myślę, że masz rację. Nie ma mowy, nawet nie myślcie o dotykaniu moich smakołyków. To wszystko jest moje. Dobra, sprawdzę, co mnie czeka. O nie, wolałam tego nie wiedzieć. Najbardziej na świecie boję się właśnie robaków. Dlaczego jestem tak karana? Ty jesteś karana? Zdejmij ze mnie te robale, błagam cię. Wiem, mam pewien pomysł. Mały odkurzacz uratuje Kate. Dzięki. Ojej, został jeszcze jeden robak. Gdzie? Który? Tuż nad ustami. Oj, przegapiłam go, ale to nie szkodzi. Kate, puść odkurzacz. Przestań go całować. Robota skończona. Brawo ja. Ojej. Kate, powinnaś zobaczyć swoje usta. Wyglądasz jak kaczka. Nabijanie się z problemów innych nie jest śmieszne. Za karę będziesz musiała dojść, robaki. Co ty zrobiłaś? To straszne, ohyda. Zabierzcie to ode mnie. O! Lepiej zobacz, co czeka na ciebie w sejfie. Już sprawdzam. Tu jest jakaś mikstura. Mam nadzieję, że dzięki niej będę najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jakieś dziwne uczucie. Ojej, co się ze mną dzieje? Pomóżcie mi! Wciągnijcie mnie na górę! Jaka ja jestem mała! Podnieście mnie! Jaki słodziak z ciebie! Mam ochotę cię pogłaskać. Ojej! Jestem teraz najmniejszą dziewczynką na ziemi. To nawet fajne. Na przykład teraz popyt Kate jest dla mnie zwykłą trampoliną. Jaka ty jesteś słodka. Naprawdę chcę cię pogłaskać. Auć, to boli. Zobacz, co zrobiłaś z moim palcem. Musisz za to zapłacić.
Kate, ty też chcesz zobaczyć, jak mała dziewczynka walczy z robakiem, prawda? Uważam, że to będzie bardzo zabawne. Dalej, Julie! Wierzymy w ciebie! Mam nadzieję, że jej się uda. A masz! Tak, dowal mu! Niezwyciężona Julie znów wygrała! Julie, gratuluję! Dałaś czadu! Dziewczyny, wszystko dzięki waszemu wsparciu. Co tym razem na mnie czeka? O nie, na pewno nie będę jadła surowego mięsa. Dziewczyny, sorry, ale to już za wiele. Oto talerz dla ciebie i smacznego. Ale jesteście okrutne. To nie jest mięso, to jakaś guma. Nie można się w to nawet wgryźć. Mam już dosyć. Nóż i widelec powinny ci pomóc. Więc jedz. Oj, chyba troszkę przesadziłam. Teraz mogę zjeść nawet talerz. Dobra. Fu, to mięso powinno być usmażone. To chore, żeby jeść je na surowo. Po jednym kęsie robi mi się niedobrze. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Julie, lepiej otwórz swój sejf. Sprawdźmy. To ciekawe, co to jest? Magiczna różdżka? Super! Ciekawe, jakie zaklęcia potrafi wykonać. I skąd mam wiedzieć, o co z nią chodzi? Po prostu nią pomachaj. To boli! Chyba się nauczyłam. Prawie mnie spaliłaś. Zobacz, co zrobiłaś. Nie wstyd ci? To różdżka, nie ja. Ojej. Jest nieprzewidywalna. Połóżmy ją lepiej na stole, zanim wszyscy ucierpią. Kate, czas, żebyś ty otworzyła sejf. Dobra, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. A w środku jest coś pysznego. Lody, daj nam spróbować. Ręce precz, mam tylko jeden kubełek, nie mam za dużo lodów, więc są moje. Taka łyżka nie nadaje się do jedzenia. Potrzebuję czegoś większego. No to jedziemy. Nie ma nic fajniejszego niż lody. Daj nam chociaż polizać. Nie, zapomnijcie o tym. Chciwuska. Kate, co ci się stało? Jesteś trochę sztywna. Wiem, jak ją uratować przed całkowitym zamarznięciem. Różdżka mi pomoże. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Bez was zamieniłabym się w bryłę lodu. A teraz tylko płonę. Stop, ja płonę. To świetna okazja do usmażenia mojego mięsa. Zamiast surowego badziewia zjem pyszne steki. Samą porę, bo zdążyłam zgłodnieć. Kate, twoja płonąca głowa mnie uratowała. Pyszne. Zrobiłam naprawdę smaczne danie. Dzięki, Kate. Czas sprawdzić, co tym razem czeka na mnie w sejfie. Wow, wszyscy kochają Nutellę. Nie jestem wyjątkiem. Zobacz, co zrobiłaś. Nie ma problemu, zaraz to sprzątnę. Auć, boli. Przestań we mnie rzucać śmieciami. Nie zrobię tego więcej. Jedyne, co będę od teraz robić, to jeść pyszną Nutellę. Julie, a ty nie masz nawet co marzyć o czekoladowym kremie. Mimo wszystko zdążyłam go spróbować. Mocy wszyscy są chciwi. Ale ja też złapałam kropelkę. Pyszności. Ojej, dziewczyny, mam problem. Moja ręka utknęła w słoiku. Pomóżcie mi ją wydostać. Czego się nie robi dla przyjaciółki? Nawet bardzo chciwej. No dalej, ściągaj to. Jeszcze trochę. No w końcu. O, w słoiku zostało nawet trochę kremu dla nas. Bardzo dziękuję za pomoc. Już zaczynałam myśleć, że będę musiała chodzić z tym słoikiem. O, tu jeszcze trochę zostało. Kate, co tak siedzisz? Otwieraj sejf. On nie pachnie zbyt dobrze.
O nie! W środku czeka na mnie kawałek paskudnego i bardzo śmierdzącego sera. Dziewczyny, to mnie przerasta. Myślę, że Julie i ja możemy ci pomóc. Oczywiście pomożemy ci włożyć ser do buzi. Oj, nie czuję się najlepiej, dziewczyny. To było obrzydliwe. Prawie zwymiotowałam. Julie, a co jest w twoim sejfie? Też jestem ciekawa. Ojej, to portal! Jesteśmy wolne!